Proszę Państwa, tutaj to już oddam głos. Zmiana komunikacji miejskiej. Pan radny Olszański, to tak powiem, bałem się tego, ale pytałem się, 5 telefonów było. Jakie teraz takie głównie zastrzeżenia? Czy się coś dzieje, czy pan coś wie na temat jakichś zmian? Czy... No na ten moment nie ma za dużo sygnałów z naszej strony, natomiast w mieście się już budzą co szczególni mieszkańcy. Szczególnie widać, że komunikacja miejska tam szwankuje bardziej w miejscach przeciążonych, typu obwodnica pierwsza Starego Miasta, tam gdzie na przykład 8 czy 13. U nas no, nic więcej tak naprawdę na ten moment nie wynikło, więc na razie poczekajmy jeszcze ten zabieg wcześniejszy, który w ostatniej chwili rzuciliśmy do boju, czyli tą informację dla mieszkańców. No okazało się, że Zikit wpadł na ten sam pomysł jednak, ale w ostatniej sekundzie zrobił tą akcję informacyjną dla mieszkańców, rozdawał ulotki. W MPK również znalazły się informatory z tymi liniami, także no, spodziewałem się, że będzie o wiele mocniejsze to uderzenie, natomiast no, na ten moment bym powiedział, że jest stabilny. Natomiast no, rzeczywiście, patrzymy z perspektywy centrum miasta, sprawa 16, no wiadomo, że do tej pory nie zostało to z naszej strony wyjaśnione, ale to myślę, że właśnie Wiesiek będzie miał coś więcej do powiedzenia. Proszę Państwa, kolega tutaj słusznie powiedział, on powiedział pozycji tego zespołu, który próbuje ogarnąć kompleksowo komunikację miejską w Krakowie. Ja natomiast chciałem powiedzieć z pozycji tutaj naszej dzielnicy. Koledzy są tu też radni, którzy tego. Proszę Państwa, to co się dzieje wokół 16, to się w głowie nie myśli. Najlepszym dowodem to niech będzie to, że nawet z kolegą wyszedłem tutaj na papierosa. Zapłotu mnie tylko zobaczyli, to pierwszy darli się o 16. Proszę Państwa, to nie przejdzie. To nie przejdzie, to nie uciknie. Jak się zacznie jeszcze okres zimowy, będzie jeszcze więcej. Bo gdyby nawet ta 16, to był, nie chcę nikomu ubliżać, ale ktoś naprawdę to delikatnie nie do końca poważnie podszedł do problemu. Bo gdyby tą 16 zostawili pod bramę główną HTS-u i puścili na ten koniec bandy, to ludzie by podjechali pod bramę główną i komunikacją wewnętrzną, zakładową by się jeszcze jako taką przemieścili. Ale proszę Państwa, ona idzie na plac centralny i dalej na Hutnika i dalej Bio. I proszę Państwa, 3 razy się ludzie przesiadają. Mało tego, stąd zjeżdżają, po co mam to powtarzać, doładowywują ten ostatni, gdzie się już nie mieszczą. Jedno klęcie, jedno złorzeczenie i słyszy się tylko na Zikit, na odwołanie pana prezydenta i na to, co powiedziałem, będzie się obrywało. Bo wszędzie, gdzie ktoś spotkają i wiedzą, że się jest radnym, to się mówią, coś się zrobili. Tak byśmy mieli na to. Dlatego może odnosząc się na bieżąco jeszcze do tego. Ja bym chciał właśnie uzupełnić Wiśka, panie prezydencie się tutaj. I najgorsze to jest to, że ludzie, którzy pracują na zmianę. To jest tak, że w sobotę i w niedzielę 16 w ogóle praktycznie nie jest. Tak, bo jeździ tylko do 17, później już w ogóle. Od 12. Tak, dokładnie tak, w środku. W sobotę i w niedzielę ludzie, którzy pracują na kucie no, i tak, mają zmiany w systemie 4-gadowym pracują, tak jak ja pracuję, tak, nie mają czym dojechać, po prostu nie mają. Jadą 9, tak jak Wiesik powiedział, przesiadają się albo na, z mojego przykładu mówię, albo pod Wandą, albo na placu centralnym w zależności. I trzeba wyszukiwać, leci się na przystanek, patrzy się na przykład na autobus, który może żeby dojść i zdążyć na autobus, na przykład, jak Wiesik tutaj powiedział, na autobus wewnętrzny na kucie, którzy niektórzy pracownicy chcą jechać tym pierwszym, żeby zdążyć do pracy wcześniej być. To żeby nie rozciągać, proszę Państwa, bo nic tu mądrego nie uradzimy. Nie jest jedna tylko sprawa. Miasto na pewno chce, którzy to prowadzi, chce zrobić to na przeczekanie. No to tak się zazwyczaj robi. Proszę Państwa, pewne rzeczy nie przeczekają. I ja nie mówię tutaj o 16, nie mówię o 10, o innych. Pewne rzeczy nie przejdą, tak mi się wydaje. I naszą rolą jest tylko to, żeby do nas nikt nie miał pretensji.
po pewnym czasie będziemy musieli ponowić, żeby nie było z dnia na dzień, po pewnym czasie ponowić w imieniu tych ludzi niezadowolenie. Koniec. Przepraszam bardzo, tu jest jeszcze jakiś... Czyli ja mam taką dygresję do tego, przełamać na mieście, to nie tylko ja, ale kilku osób do mnie to wspomniało, że ten zabieg zlikwidowania szesnastki to nie było, żeby uderzyć w ludzi, tylko bardziej kancelora, który ma pieniądze, który mógłby dofinansowywać ten tramwaj na tym odcinku. To, no, ja z tym się nie śmieję, ale generalnie w tym momencie kogo na razie uderzyło? No? To jest pracownik, więc zakład pracownik. Jak może pracodawca dofinansować dojazd do pracy? Dojazd do pracy, no. Oni tak już dojazd do pracy. Ale też się płacą bezpośrednio. Mówimy o opłacie pantoflowej. Ja rozumiem. Pracodawcy płacą, ale średnio do ręki swoim pracownikom. Na pewno nie będą inwestowali w infrastrukturę zewnętrzną kogoś innego. Na to nie ma co liczyć. Dlatego no, myślę, że to jest niemożliwe. Natomiast wiadomo, że... Być może na czemu wspomniałem wcześniej ósemkę i trzynastkę. Dlatego, że właśnie tam najszybciej mieszkańcy zareagowali i najszybciej poszło oficjalne pismo do ZIKIT-u. W związku z czym ZIKIT zareagował. Dobrze, cenimy Wasze uwagi. Prosimy jeszcze w takim razie o możliwe korygacje z głosów mieszkańców. Dlatego proponuję, żebyśmy w sprawie tej szesnastki informowali jeszcze pismo. Są dwie opcje. Albo minimalistyczne, gdzie zaproponowalibyśmy kursy wariantowe, które zbiegałyby się z godzinami, prawda, zmian. Nie wiem, jak dokładnie w tym momencie wygląda w tym systemie 4. Znaczy, powiem tak, to jest ciężko trochę, bo już nieraz było tak, że hutnicy, ci, co pracują na hucie, próbowali z ZIKIT-em też wpisać, z tego co pamiętam, skorygować do jasnej szesnastki, bo to były różne odjazdy tej szesnastki i też były pisane także pisma. Także hutowe autobusy. Dokładnie, znaczy tak. Chodziło o to, żeby po prostu dobrać tam, chodziło o minuty. Wiesz, jeżeli w tym momencie to jeszcze nie jest ustabilizowane, no to jeżeli zapraszają, no to proszę, w takim razie daliście nam możliwość, składamy takie pismo ze względu na to, że mieszkańcy... Znaczy ja słyszałem jeszcze oficjalnie też drogi pantoflowej, że dojdzie do tego, że będą w ogóle trawali jeździć, bo ludzie się tak zmobilizują, że będą blokować zajezdnie tutaj, będą chodzić w kółko i nie będą puszczać tramwaju, żeby wróciła nasza szansa. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy Państwo cały czas jesteście na bieżąco i przeglądacie te linie i po prostu czasami oczom nie wierzę, tutaj Agnieszka zauważyła bardzo fajną rzecz kiedyś przy okazji. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, czy jakiś czasem na tej kadencji wywalczyliśmy linię 182, która w końcu zaczęła jeździć, bo ono to w ogóle nic nie jeździło. No i super, linia 182, później nam udało wywalczyć drugą linię 138, super, nagle mamy 6 fit przejazd, jeździ sporo osób. Tylko nie wiem, czy ktoś z Państwa zauważył, że linia 182, która kursuje z dworca głównego wschód na osiedlu na stoku, ona 2/3 jedzie na stoku, a kończy kurs 1/3 kursu 182 na Niszczejowica. No to przepraszam bardzo, to jeżeli ja dojadę tutaj na Miszczejowice, ja jeszcze mieszkam na Złotego Wieku, na butach, przejdę te dwa przystanki. Ale jeżeli ktoś mieszka na Kombatantów, Piastów, bądź, to po co, w jakim celu? No w takim celu, żeby ktoś wysiadł z autobusu, przeszedł się na tramwaj i zapłacił bilet. Mało tego. Tutaj pięknie piszą przy 148 likwidacja linii potoki pasażerskie zostaną obsłużone przez linię 128 482 i wspomagające. Ja się pytam, fajnie to, że autobus 128 jeździł jako długi, przegłubowy, 120 minut poza szczytem i 15 szczycie. Teraz jeździ co 30 minut na krót. To jak mają być potoki pasażerskie obsłużone przez linię 128, jak ona faktycznie została zlikwidowana. Wiecie Państwo, ile jest autobusów na linii? 6 sztuk na mieście 128. 6. To 30 minut. Mało tego, 40 lat. Dublują się, bo 178 jedzie Nowowódzką do Powstańców. Do Powstańców, tylko polskich, a to 128. Jak to ma sens? 78 jest.
Przewód Klińskiego 128 jedzie pusty od ronda Brzegu Rzeckiego. Tak. Puste. Bo jeżdżę nim do pracy. Puste. Nie wiem, jaki to jest sens. I czy tylko dzielnice będą walczyć, to... Proszę Państwa, za dwa lata Brzegu. Generalnie trudno mi się bo wiadomo, jak jest. Jeśli chodzi o nasz tutaj teren, raczej komunikacja naszych pogorszyła nie polepszyła. Na poprzedniej sesji opiniowaliśmy o 16 i 128 to wydaje mi się, że to rzeczywiście okazało się, że to kluczowe zmiany innymi dla nas, dla mieszkańców. Ja powiem tylko taką informację, którą ostatnio udało mi się znaleźć, że zgadza się co do 16, że planują ponoć jako zgranie to z 21, żeby na rozkładzie, żeby łatwiej można było się przesiąść. Pewnie i tak to nie będzie rozwiązanie do końca, bo dzisiaj akurat spotkałem sąsiada, że to pracę z płyty i mi opowiadał, jak on dojeżdża, to mówił, że siada 16 i rano czasami wysiada i trzeba 3 dni pod rząd, mimo że jedzie poprzedni, jedzie z centrum, trzeba różnymi środkami komunikacji, bo po prostu i tak to jest niezgrane. Dzisiaj nawet byłem świadkiem, jest linia 52. Co 5 minut? No powiem Ci, dzisiaj stałem na przystanku do Zarządzie Kosmierzowskim, podjechało z 52 i za minutę było 52. Co 5 minut jeździ? No to był co minutę. Tak, przed sobą, że tak będzie i popatrz, myśmy to wysymulowali na Radzie Dzielnicy, a w Zikicie nie potrafili. Tyle, że z tego co wiem, to jeszcze chcą wprowadzić właśnie takie zmiany, że chcą, nie wiem, może to zabezpieczenie takie, że... Nie wiem, czy Państwo słyszeli, bo chcą zmienić bilety, czyli 40 czy 45. To jednorazowe. Już są sprzedaży zresztą. Ale chcą wydłużyć ten czas tego biletu jednorazowego. Ale to jest. Proszę Państwa, ale jeszcze zgodzę się tutaj jeszcze ze Sławkiem co do 128. Też ostatnio podróżowałem i naprawdę wsiadłem u siebie na osiedlu na oświecenia, przyjechał krótki, trochę się zdziwiłem, siada, nawet pusty. Może okej, okay, nie? Za dwa przystanki doładowanie takie, żeby już ci jak chodzę. No to komfortowo. Ale też jedno zauważalne. Rondo niskie. Rondo przejeżdża. Znaczy wysyp. Ja w tym momencie. Wszyscy idą na przystanek, żeby dojechać. Przez Kurpińskiego nikt nie jedzie. Tak. Już nikt. I to naprawdę tutaj. Autobus na trzecim przystanku jest załadowany o 6:34 rano. Puszczają krótki, a ponad ten jedzie długi. Ale jeszcze przepraszam, że wejdę w słowo. Mój znajomy z Politechniki Krakowskiej, który był współautorem tej koncepcji, był współautorem, ale zupełnie inaczej wyglądający. Niestety nie podpisał się pod tym, ze względu tylko na to, że wywrócił do góry nogami całość i cała koncepcja, która była zrobiona przez Politechnikę, została całkowicie odrzucona do góry nogami i w ogóle to wygląda. I jest tak naprawdę zrobione tylko w połowie. Proszę Państwa, jeszcze zadanie. Ponieważ proszę Państwa, jest jak jest, nam nic innego nie pozostaje, jak obserwować i analizować. Bo słuchanie plotek, że coś tam, to na tej zasadzie, że jak kopnę psa, to zrobię na złość jego panu. No po co? Dlatego mówię, obserwujmy z wnioskami i tak będziemy się musieli do nich ustosunkować i tak po pewnym czasie. Ja tylko chcę do wypowiedzi pana Wiesława. My na zeszłej sesji przypominam, podjęliśmy dwie uchwały. Teraz pisanie listu. To jest troszeczkę za wcześnie. Zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście Rada Dzielnicy jest jak najbardziej uparta na kwestie mieszkańców. Proszę mi uwierzyć, zrobimy wszystko, żeby nasi mieszkańcy miały najlepiej złożone. Ja chciałam coś. Tak? Nie wiem, bo kalendarz zaczął się od 11
Maja. A bo brakło mi tutaj spotkania z dziećmi noworocznego. Czy macie planie? To jeszcze do tego roku zależy ode mnie. Może traktujemy jako budżet tegoroczny. Nie, jak najbardziej są przewidziane dzieciaki, są przygotowane paszki też na nich. Bo do kalendarza jeszcze ta cykliczna impreza przegląda prawie. Ja mówię tak, to co ściśle dzielnica organizuje. O takich rzeczach, a nie o kalendarium i imprez wszystkich, bo proszę Państwa, nie będę tutaj opowiadał, że co się w tej dzielnicy dzieje, nawet ostatnio był turniej ekologiczny, który organizował, były przedszkolaki z naszego. Ale warto coś takiego dać na sprawę. Dlaczego, proszę Państwa, to kalendarium powstało po to, żeby teraz tacy skejci mogli już w tym roku puszczać informacje, że tak w maju robimy imprezę, to żeby się te imprezy później nie dublowały. Żebyśmy nie mieli problemów, a po prostu jakieś inne imprezy. Nie, to są stricte podaję imprezy, które dzielnica jest bardzo tak w 10% zamieszana. Proszę Państwa. Jeszcze chciałbym dokończyć, tak? To jest dosłownie ostatnie zdanie. Odnośnie właśnie tej 16. Czy w takim razie nie byłoby możliwe napisanie do tu następującego pisma, gdzie tak troszeczkę byśmy zamanewrowali nimi, znaczy spróbowali, gdzie dalibyśmy właśnie propozycję, że z jednej strony albo kursy wariantowe na tej 16, która w tym momencie występuje, zgrane z godzinami zmian. Druga opcja, no całkowite przywrócenie 16 poprzez kombinat i puszczanie jej tam w 100%. Zik, gdy to zobaczy, wiadomo, że nie przychyli się do tej opcji, która by była całkowicie różna od ich koncepcji, ale być może na zasadzie mniejszego zła wybierze opcję numer 2. Już byśmy coś zyskali w tym momencie, bo jednak jeżeli komuś się daje wybór, czy to w sprzedaży funkcjonuje, czy gdzie indziej, to prawie zawsze ktoś coś wybierze. Nie odrzuci całości, ale wybierze przynajmniej jedną z tych opcji. Znaczy ja bym proponował na przykład, jeżeli by nie wyszło, to można byłoby jeszcze uderzyć tak w coś, że zrobić listę, znaczy każdy w swoim okręgu na przykład regularny, przejść do tego okręgu po mieszkańcach, zebrać podpisy. Tak. Jaka dobra kampania by była? Po prostu zebrać te podpisy i powiedzieć to pismem, po prostu wyjść z tymi podpisami zebranymi. Bo będzie to tak, że to się nie patrzę. Proszę Państwa, od razu odpowiadam. Ja przychylę się chyba jednak pana tutaj Jacka z tego względu. Dlaczego? Ponieważ no mówię, my uchwałę podjęliśmy, to co pan powiedział, żeby pisać pismem, to Ziki to trzyma tę uchwałę. Natomiast nic tak nie działa jak podpisy mieszkańców. Jeżeli podejmujemy się, bo to głównie chodzi o mieszkańców tysiąclecia, do tego wieku, że tego jest oświecenia. Czyli was danych z tych okręgów, jeżeli bierzecie takie podpisy, nie ma żadnego problemu, wystosujemy, tak walczyliśmy o kombatantów, tutaj pani radna wykazała się, zebrała podpisy i nie było nie ma żadnego problemu, proszę Państwa, listy i wtedy takie pismo, naprawdę, nie ma problemu.